Dyskusja na temat pomnika ofiar operacji antypolskiej NKWD 1937-1938 i zagłady nad Berezyńców trwała od dłuższego czasu. Pierwsza lokalizacja zaproponowana przez Społeczny Komitet Budowy Pomnika wzbudziła duże kontrowersje. Sam pomnik zresztą także. Wynegocjowaliśmy rzeczywiście tablicę, która miała być umiejscowiona na ratuszu miejskim. No jednak po namysłach, pewnie dyskusjach, ci państwo ponownie do nas się zwrócili i znaleźliśmy miejsce przy ulicy 6 Dywizji na vis-a-vis Zieleni Miejskiej. Jest to miejsce, które moim zdaniem nie będzie budziło już kontrowersji. Pomnik także został nieco zmodyfikowany. Dzisiaj projekt uchwały był omawiany podczas posiedzenia Komisji Społecznej, bo decyzję o lokalizacji podejmą radni. Spełnia wszystkie wymogi odnośnie planu zagospodarowania przestrzennego i jakiej lokalizacji, ponieważ mamy tam obelisk miejsc pamięci narodowej na ulicy 6 Dywizji Piechoty i zaczynają się miejsca pamięci. Jest lapidarium rosyjskie, z przodu będzie ten pomnik, następnie zaczyna się cmentarz wojenny. I radni przynajmniej tej komisji są zgodni, że taką lokalizację można zaakceptować. Pytałem przedstawiciele stowarzyszenia, czy nie chcieliby tuż za tą Golgotą Wschodu, kwaterą Sybiraku, nie byli zainteresowani na samym cmentarzu. Woleli, żeby ten pomnik był bardziej wyeksponowany. Pozwoliłem sobie rozmawiać z wnioskodawcami, zapytać, jak to wygląda z ich punktu widzenia i powiedzieli, że ten projekt uchwały z tą lokalizacją jest jak najbardziej wypracowany wspólnie z prezydentem, z urzędem miasta, także wydaje mi się, że tutaj trudno mieć jakieś wątpliwości. To wypracowany kompromis, mówiono podczas dzisiejszego posiedzenia. To, czy wszyscy radni są tego zdania, okaże się 10 września podczas sesji Rady Miasta.